Cóż może być lepszego na takie upalne dni niż chłodnik? W związku z tym, że jeszcze trwa sezon na szparagi, koniecznie wypróbujcie ten przepis na chłodnik ze szparagów i porów. Zaczynamy od 100 g ziemniaków, mogą to być młode ziemniaki, do tego polecam zieloną część pora, moją ulubioną. Zazwyczaj białą część pora zużywam do czegoś innego, a zieloną zostawiam sobie do zielonych zup. Słuchajcie, 400 g zielonych szparagów to są te części bez zdrewniałej końcówki i bez główki. Główki odkładamy, przydadzą się za chwilę. Rozdrabniamy je na dosyć małe kawałki, po to, żeby było nam po prostu łatwiej i szybciej je za chwilę ugotować. Dodajemy masło i całą tą zieloną mieszaninę dusimy. Dusimy przez chwilę po to, żeby to wszystko nam fajnie przeszło maślanym smakiem i trochę zmiękło. I po chwili będziemy to gotować. Tak jak widzicie, wystarczą 4 minuty, żeby się nam te warzywa poddusiły. No i co teraz? Teraz dodajemy wodę. Dodajemy jej 600 g, więc tej zupy nie będzie jakoś bardzo dużo. No ale przecież w czasie upałów nie bardzo nam dopisuje apetyt. Poza tym czubata, łyżka koncentratu bulionu, do tego trochę soli, trochę pieprzu i gotujemy. Gotujemy przez 20 minut, w momencie kiedy się ten czas skończy, dodajemy wcześniej odłożone główki zielonych szparagów. I teraz jak już się to wszystko ugotuje, będziemy miksować przez 1 minutę, stopniowo zwiększając obroty od 5 do 10, żeby uzyskać gładki krem. Gdy zupa ostygnie, dodajemy do niej 100 g takiej słodkiej śmietanki, mieszamy, wstawiamy do lodówki tam, gdzie najlepsze jest miejsce dla chłodnika. Żeby to podać tak zupełnie super i żeby wyglądało naprawdę ekstra, do każdej porcji dodajemy jeszcze na wierzch łyżkę jogurtu. Więc słuchajcie, życzę Wam smacznego, subskrybujcie, polubiajcie, zapraszam!